Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 3. Dzisiaj ruszamy do Montery, tak jest, ruszamy do Montery. Tutaj troszkę się pobawiliśmy w łowcę wilków, czy też w myśliwego. W związku z tym, tak, rozmawialiśmy tutaj z panem Lordi on się nazywał, czy Lordi to taki zespół fiński, heavy metalowy. Lordi. No w sumie ciekawie to wymyśliłem. Dobra, w każdym razie udamy się do Redok przy pomocy kamienia teleportacyjnego, który nas tam przeniesie w 3 sekundy niecałe. I ruszamy w stronę Montery, gdyż to był nasz cel. Oczywiście tak. Jeszcze sprawdzę sobie tutaj, czy się wszystko zgadza. Zdobyliśmy rapier Larda, który się nam przyda. Udajemy się do Montery. A tu są nasze martwe, agresywne dziki. Tu mamy jeszcze korzeń leczniczy, tak. No to udajemy się, tylko nie w tą stronę, kurczę. Się ciągle mylą te kierunki świata. Jestem synem, jak to było? Jak to asasyni określali? Jestem synem dezorientacji, tak, w pewnym momencie. Ale to pewnie dlatego, że skupiam się tutaj na rozmowie i jednocześnie na tym, co się dzieje na ekranie. To jest tak zwana podzielność uwagi, którą trzeba w sobie kształtować. Dobrze. No to udajemy się w stronę Montery. Na pewno będzie się coś działo. Pobiegniemy sobie troszkę. Tutaj jeleni na razie nie dotykamy, bo tak jak mówiłem, nie ma sensu. Zresztą tam było sporo wilków, ale ja chciałem sobie troszkę tu podreperować, czy też zwiększyć troszkę ilość punktów doświadczenia. Zapis. Pierwszy zapis dzisiejszego dnia. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Kurczę, dobra. Tutaj już zbieraliśmy fanty z tego wozu. Tak. Idziemy dalej. La la la, sia la la. I zobaczymy, co tu będzie dalej. Dobra. Co my tu mamy? Dziką jagodę. Tak jest. Myślę, że w stronę Montery, dlatego że no tutaj gdzieś są jeszcze takie zakamarki z potworami, ale myślę, że w tamte zakamarki, w takie jaskinie, to będziemy się udawać, jak będziemy mieć troszkę lepszą broń, lepszą zbroję, może jak już będę miał tarczę, to się pobawimy. Dobra, udajemy się w stronę Montery, tak jest. Tu jeszcze widzę dzika, to dzika mogę sobie tutaj uszczelić, załatwić. Jak on zejdzie tutaj. No, chodźże tutaj. Niech on się tu zdensuje, zbreakdensuje, tak. No, chodźże tu. Gdzie uciekasz? O, tu są dwa. Aj. Oj. Dwa dziki to już jest sporo. Dobra. No, nie przecinać mi się. Dobra, udało się. No jak widać, dwa dziki to też spore wyzwanie. No, kiedyś będzie znacznie lżej. No ale wiadomo, początki są trudne. Mikstura many. Dobra. I cóż, Montera. Może tu kogoś ciekawego spotkamy. Na razie mam dziką jagodę. Tu mamy zębate ziele do mikstur. Tutaj mamy magiczny korzeń. Dobrze. Tu mamy jelenia. Tu mamy ogrzyliść. Dobra. Co my tu dalej mamy? Piękne strony. Piękne tutaj tereny. Ścierwojad, jeleń. No to ścierwojada w takim razie tutaj załatwimy. Dobra, teraz tak, zapisz grę, może. No i cóż, jedziemy dalej, dobra. O, co my tu mamy?
A tam wyżej, gdzie był, gdzie były te dziki, tam coś ciekawego było? Jeszcze teraz zajrzę sobie od razu. No nie, po prostu tutaj sobie żyły dwa takie dziki. Dzika jagoda. A jest jeszcze kolejny dzik, dobra. Dobra, to jedziemy. Dobra. Co my tu mamy dalej? Jaszczurka. O, kolejny dzik. Dobra, teraz mi lepiej poszło. Co my tu dalej mamy? Jakieś kryształki. To tam już nie będziemy wchodzić w głąb, bo tam są już wilki, to zostawimy je. Jaszczurka. Sobie jaszczurka chodzi. Jaszczurka malutka, proszę. Jaka słodka jaszczurka. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy w stronę O, tu jest wilk! Wow. Chyba się zagubiłem, ale... Dobra, F4, to może załatwię jeszcze tego wilka. A to on był jakiś chyba uszkodzony. W sensie on już był troszkę... troszeczkę był ranny. Dobra, gdzie ta montera? Tu. Mieliśmy iść do montery, tak, dobra. Ogrzy liść, dobra. Zająca nie będziemy tutaj siekać. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Dzika znowu. Przypominam, że w tej chwili możemy się podkradać do dzikich zwierząt, natomiast tu jest jeszcze fajna umiejętność, że jak będziemy z łuku siekać, szyć do takich zwierząt typu właśnie dziki, takie dziki jelenie, to tutaj jest taka umiejętność, właśnie, myśliwy. Bohater zadaje dwukrotnie większe obrażenia, gdy szyje z łuku do zwierzyny łownej w rodzaju dzików czy jeleni. No właśnie. O, tu będzie może jakiś ciekawy quest, może ktoś tu będzie, zobaczmy. Na razie, tłuszczliwy goblin, co to jest? O, czy jakiś quest się szykuje? No! No te gobliny to są jednak małe kurczybyki. Ale to chyba w poprzednich odsłonach Gothica też były ciężkie do pokonania. A te strójki zwłaszcza są takie upierdliwe niczym weszna, nie powiem czym. O, tutaj są jacyś myśliwi siedzą, buntownicy. Tu jakiś dzik jest, tu jakiś kufer, to może najpierw ten kufer i ten dziki tutaj, jeden, tak? Nie, mój dzik, dobra, zostaw go. Zostaw, to nie jest mój, dobra, mamy kuferek. Słoneczne ziele. No i zobaczmy tutaj, cóż tu za buntownicy siedzą. F4. Stój. Ani kroku dalej. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa. Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? No właśnie. Są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mili. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję.
gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Mhm. Daleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Mhm. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. Hmm. To jest warte 100 złotych monet. Okej. Okay. Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. No dobra. Pokaż mi swoje towary. O! No, tylko nie mam... No, niestety. Dobra. Czy ja ci mogę coś sprzedać? Dobra, muszę zarobić troszkę. Ja się tu wrócę, bo ty masz bardzo ciekawe łuki, kurczę. Lubię łuki. Dobra. No chyba jednak będę w stronę łuków, chociaż kusze też są. Z tego co pamiętam, to w drugiej części Gothica fajnie strzelało się z kuszy. No ale zobaczymy. Jeszcze zęby. Dobra, na razie spoko. Na razie rozprawmy się z tymi tchórzliwymi goblinami. F4. Tylko tu gdzieś słyszałem chyba... Nie wiem, Reaper Beasta? Nie, wydawało mi się, że gdzieś słyszałem rozpruwacza. Takie charczenie słyszałem. Albo mi się wydawało? Może tam wyżej gdzieś. Dobra, idziemy załatwić tę plagę tchórzliwych goblinów. Dobra. No to idziemy. Tu jeszcze jest chyba ogniste ziele, to się nazywa? Ognista jagoda, no właśnie. Dobra, no to jedziemy. Gdzie ta jaskinia? Gdzieś to tu było, nie? Tutaj ta jaskinia była. Dobra. Mam jeszcze mięso kopacza. Dobra. No to cóż, no to trzeba nasz sposób. Może jakieś zwoje. O, mam błyskawice. No, chociaż fala mrozu też może być dobra. Tylko, że poziom many mam 100, a ona... A wymagane jest 110. Wow. To myślę, że ta lodowa lanca też tu pomoże. Dwójka. Dwójeczka. Tylko muszę uzupełnić tak. Dobra. Muszę uzupełnić poziom punktów życia i muszę uzupełnić... może być tą roślinką, jeszcze tą, czyli magiczny korzeń. Dobra, zapis, jedziemy. Tchórzliwe gobliny, awaits. Dobra. Ja się wykorzystam umiejętność cichego podchodzenia, skradania się do zwierząt. Żeby mnie nie wyczuły te gobliny jeszcze. Dobra. Dobra. F4, dobra. No i gdzie jest reszta? No, nie breakdance'uj. To jest ten, co dostał, nie? Dobra. Tutaj go ładnie już przygotowałem. Dobra, zapisz grę. Wykorzystałem lodową lancę. Dobra. To chyba jeszcze nie koniec, bo to byłoby zbyt proste. A pewnie w tych dwóch pieczarach pewnie siedzą. Małe skurczybyki, nie? Dobra, zobaczmy to. Skurczypasy jedne. O, tam jest jakiś mak leży. I tu jest 2 czy 1. To może niech pod...
To idzie jeden, dobra. Jeden idzie, tak? Dobra, to sobie z nim powalczymy. Aj. Dobrze, dobrze, pięknie. Mikstura, dobra, F4. Dobra, to my tu jeszcze... A ile ich tu jest jeszcze? Jeden. Jeden? Nie, dwa. Dobra, dostał. Dobra, teraz ten dostanie, dobra. Dobra, jedziemy. O nie, trzy. Oj, 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 oj. Oj, trzy tu. Spryciarze, kurde. Ja wam teraz rypnę, tak. Dobra. Dobra. Ładnie, 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 dobra. Mamy go, mamy go. Nie trafiłem, uwaga, nie trafiłem. Musi podejść. Teraz. Dobra, jeszcze, jeszcze, dobra. Kurczę, jeszcze. Ajajajajaj. Kurczę, 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 uciekaj. Dziewiątka, dziewiątka. Dobra, ja cię tu dojadę z łuku pewnie. Dobra. Dobra. Dobra, ładnie, F4. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra. A wąż, no to wąż nie, dobra. Zbieramy fanty z goblinów. No i teraz jest problem, bo nie mam czym się uleczać. Uleczenie innych, leczenie z choroby, leczenie z trucizny, amnezja. Przez ten sam problem. Ale mogę przekształcić mięso, ale to za chwilę. Bo tam pewnie jeszcze jeden został, nie? Więc powiedzmy, że tak. To nie, to nie. Kurczę, nie mam się czym takim... O, może gulasz. Tutaj mam jakiś... Dobra, jedziemy dalej. F4. Jedziemy dalej. Dobra. O, tu jeszcze jakiś kuferek. I której odnodzę? Tutaj czy tu? Tam na dole jeszcze pewnie siedzą. Dobra. Zbieramy grzybki. Nie ma tu nic więcej. Dobra. F4. Przepraszam. Dobra. Jeden został? To dawaj go na pyrę. Ojej, nie trafiłem. Dobra, dawaj go tu. Dobra, mamy to. Tchórzliwe gobliny, dobra. I taki zapis zróbmy jeszcze tradycyjny w jaskini. Dobra, udało się. No, łatwo nie było, chociaż no... Za ciężkie. No właśnie. Jeju, no i nie mam tej umiejętności jeszcze. Jak tylko zdobędę, tak, zdolności złodziejskie... O kurczę, to muszę się tego nauczyć. Dobra, przekształcę sobie najpierw mięso pieczyste, surowe w pieczyste. Dobra, aby mieć móc... Móc się czymś leczyć. Dobra, cyk. Dobra, F4. No jedziemy dalej, no. 19 minut mamy nagrania, spoko. Dobra, strzała. Strzała, strzała. Niczym strzała, daro strzała, dobra. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Panie. Dobra.
O, tu jest jakiś kufer, który będę mógł otworzyć, ale tu jest poległy mak ognia, okuty kostur i jakieś mamy książki, które zaraz tutaj poczytamy. Tu mamy normalny kufer. A, zwyczajny łuk. O, mam leczenie wreszcie, mikstura lecznicza, wszystko się przyda. Mamy jedną miksturę leczniczą, dobra. Okej. Dobra, teraz zobaczmy, co my tu mamy. Pierwsza wojna z orkami. To ja proponuję, aby każdy z was sobie to przeczytał. To sobie ktoś po prostu zastopuje i poczyta sobie. To jest na pewno interesujące, ale musimy iść dalej. Dobra. Co my tu mamy? No to musimy się tu koniecznie wrócić, aby otworzyć te kufry, te skrzynie. Te metalowe kufry. No musimy się nauczyć tej umiejętności otwieranie trudnych zamków. Dobra, którą mamy tu godzinę? 19:01. Kurczę, znowu niedobrze. Znowu niedobrze, bo już jest późno. Dobra, tutaj pogadamy z tym. Mogę ci to ukraść? Otis. Armon. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Aha, to ja z nim już handlowałem. Dobra, to ja ci tu sprzedam jakieś fanty jeszcze. Okej. Okay. O, mogę ci skórę sprzedać za lepszą cenę. W takim razie to jest skóra bizona. Ubranie łowcy. To będzie konieczne chyba do wytworzenia pewnego pancerza. A wszystkie strzały? 176, dobra, to biorę, bo mi się przydadzą strzały. Mam już ich dokładnie ile? 540, dobra. No skoro tu nie protestujesz. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Monterey. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. i może mnie uczyć czegoś o polowaniu. Dobra. O, jeszcze, o, trochę i będę, o, to będę mógł się tu wrócić do Armona, gdybym chciał się nauczyć jakichś jeszcze umiejętności łowieckich. Dobra. No to co, idziemy dalej. No bo tak, tu nie ma, tutaj nie ma tego, nie ma... No ja sobie może latarkę włączę, chociaż nie... A, włączmy sobie latarkę w postaci pochodni. Tam są jelenie, to nie będziemy je ruszać. A, o! To był dzik, au, au! No ała, ty cymbale! Piątka. Jak cię rypnę, to chłopie inoros! Kurde! No co jest grane? Żeby targetu nie zmienił. No Jezu, a czemu on se... Kurczę. Dobra, że mam te mięso. No było ciekawie, powiem szczerze. Dobra, jedziemy dalej. F4. A, tam jest ścierwojad. Dobra, to może wyłączmy tę pochodnię. Jeszcze nie jest tak w miarę ciemno na nagraniu. No właśnie, tak patrzę na ten drugi monitor, dobra, nie jest jeszcze tak ciemno, bo powiedzmy, że tak, no gram na tym gamingowym i tutaj jest znacznie lepsze odwzorowanie kolorów dzięki matrycy IPS, tak, jasność ekranu jest znacznie lepsza, w związku z tym, no tutaj znacznie, nawet jeśli powiedzmy chciałbym, będę miał ciemną scenerię, to jest taka tutaj ciekawa opcja, która pozwala na rozjaśnienie jasności sceny bez jej prześwietlenia.
Oh. Dobra, mamy to. No i wreszcie, super. Tylko kurczę, co z tego, że mam punkty nauki, jak nie mam pieniędzy? No właśnie. No właśnie, i to jest problem. No bo mam już punkty nauki, ale nie mam pieniędzy. I co my z tym zrobimy? Ale zaraz, przecież ja mogę tu sprzedać bronie te. A, tylko że ja nie mam lepszej walki mieczem, to ja chyba wolę jednak ten miecz. Aha, no właśnie. To już wiem, o co chodzi. Dobra, to ja wolę ten miecz na razie mieć. To dlatego nie mogę sobie być może z tym wilkiem, z tym dzikiem poradzić. No tylko pytanie, ile kosztuje teraz pozyskiwanie skór? Tak, bo mam... Aha, tylko że to jest jeszcze problem, bo... A, dobra. Dobra, pokaż ty to. Pokaż mi swoje towary. To sprzedam ci szeroki miecz, bo mam ich dwie sztuki. Dobra, ile ty chcesz, chłopie, za... Teraz tak. Nie jesteś na... Aha, tylko że jak ja mu dam 250, 1000 sztuk złota, ojej, to muszę zarobić. Nie masz dość. Właśnie. No w każdym razie już będę mógł tutaj sobie, tylko muszę zdobyć cash, 1000 sztuk złota. No dobra, ja sobie jeszcze usiądę przy ognisku chwilę. Dobra. To może postaramy się dotrzeć do jakiejś chaty i... A tymczasem będę tutaj używał po prostu latarki, czyli zero. Dobra. Żeby było jaśniej na nagraniu troszkę. No właśnie, bo ja się zastanawiałem, dlaczego ja tak słabo z tym dzikiem walczę, a ja przecież zapomniałem. Właśnie o tym, że szlachecki miecz dodawał mi tą lepszą walkę mieczem. Dobra. Mardea, dobra. To udajemy się w stronę Montery. No, myślę, że tu już nie będzie żadnych przygód. Może jeszcze jakieś pojedyncze potwory. Kufer. Ogłuszacz, ognista strzała. No właśnie, ja muszę korzystać z tych ognistych strzał. Oj, mam ogłuszacze. To może zróbmy sobie na razie tak, że będę korzystał z ogłuszaczy. Bo one są bardzo fajne. I zadają więcej punktów obrażeń. Dobra, F4. Dobra. Co my tu mamy dalej? O, jakiś goblin? Wykorzystam teraz... O, więcej obrażeń zadają. Te ogłuszacze. No właśnie, bo ja miałem tą lepszą walkę mieczem w tym momencie, tak? Jak miałem założony szlachecki miecz. O, troszkę się oddalimy. Nie chcemy tutaj grać w FPS-a, tylko w widoku z trzeciej osoby, więc TPP. No tu jakaś jaskinia, no ale to tu pewnie jakaś masakra będzie w tej jaskini. Oczywiście mogę tu zajrzeć, tak? Ale... Nic ciekawego nie ma, w tym wozie też nic nie ma.
A co my tu mamy? Włączę sobie latarkę. O kurcze, jak tu widzę chrząszcze. O kurcze, jakieś ślady krwi. O kurcze. To ja mam propozycję, zrobię sobie tutaj zapis. Taki standardowy, zwykły. Tu pewnie jest jakaś masakra pewnie. Wow. Aha, tu są pewnie te. Tu jest, cieniostwory. Oj, oj, to tu nie, nawet nie wchodzimy. Nic tu nie ma. To tylko pozbieramy sobie tutaj grzybki i wrócimy tu kiedy indziej, bo z cieniostworami to my na pewno nie damy radę. Dopiero jak będę miał lepszy miecz i zbroję. Dobra, idziemy. Mimo, że leje nam tutaj za kołnierz, to idziemy, nie? Jak to mówią. Mamy zapaloną pochodnię. Idziemy dalej. No kurczę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy. O, dzik. Znowu te głupie dziki. Ale teraz mam lepszy miecz przy sobie, więc... No właśnie. Jakiś kamienny krąg jest, tak? Z tego co pamiętam. Aha, dobra, to może chodźmy głównym szlakiem, żeby się tutaj nie rozdwajać. Teraz tak. Latarka musi być, bo będzie ciemno na nagraniu. Chociaż mówię, bardzo tak fajna... Fajny klimat, przepraszam, tworzy się przez taką właśnie wędrówkę w ciemnościach, no ale nie jest to wskazane ze względu na nagranie. Zobaczmy dalej, co my tu mamy. No dobra, chodźmy tutaj jeszcze. O kurcze, topielec. Ale my nie możemy zbierać z nich żadnych trofeów, a szkoda. Dobra. Nie możemy. Nie możemy niestety. Dobra. Jeszcze raz latarka. Dobra. Ziołomany. Dobra. Co my tu mamy? Korzeń leczniczy. Bardzo fajne światło cienie tutaj zostały wygenerowane w tej części Gothica. No mimo, że mamy rok już 2021, to jednak robi to wrażenie wciąż. Dobra, zioła many. A co my tu mamy? Dziki krwiopijca. Ale tam jest jakiś kamienny krąg. Dobra. No, ładnie go załatwiliśmy. To wyjdźmy tam na górę, co tam jest? Jakby coś było widać, to może zapalę pochodnię. No nic tu ciekawego nie ma. No taki kamienny krąg, tak naprawdę nic tu nie ma. Dobra. No to chodźmy, wróćmy się tam. Do głównego szlaku, to trochę przyspieszę. No i akurat, no może, o tam jakąś chatę widzę, może jakiś NPC tam będzie. O, jak ładnie tutaj. Płynie sobie rzeczka. Nie, to jest bardziej taki... to taki zalew, czy znaczy nie zalew, to jest tak, no to jest... To jest strumień tak naprawdę, rzeka tak naprawdę, tylko że ona ma ujście tutaj gdzieś chyba. Dobra. Jeszcze włączę na wszelki wypadek tutaj sobie... Aha, tu jakiś najemnik.
Dobra, to włączmy latarkę F4 i porozmawiajmy z tym najemnikiem, co to za jeden. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześlizgnąć obok orków. Ja tylko tam wyczekuję. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? No, nieprzyjemny. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. No, masz jakieś towary. No dobra. No nie mam zbyt wiele, ale skoro on coś opowiadał o bandytach, to znaczy, że będzie dużo fantów. No więc ja mam propozycję. Damy sobie F4. Zapis. Szybki zapis. I myślę, że tak, udamy się tą ścieżką, gdzie są bandyci, powalczymy sobie z bandytami. Zobaczymy, ilu ich tam jest. Zaczniemy sobie po prostu tutaj dalej, może tak, prześpimy się. Włączmy latarkę, prześpimy się. A, czyli dalej będzie deszcz. No ale w każdym razie wpłynie to na jakość nagrania. Dobra, no to weźmy tutaj. Dam sobie leczenie, zwój leczenie, bo mam pełno many, dlaczego nie skorzystać z tego? No i cóż, przepraszam, no i zaczynamy, idziemy dalej. Zobaczmy, co my tu mamy. Proszę się nie przycinać, dobra. I może tak, o, mam tutaj tą falę. Aha, to fali mrozu i tak nie będą mógł korzystać. Terror. No i to terror nie, bo oni będą uciekać, ci bandyci, czy tam kto. Jeśli ich tutaj spotkam. Tak, chyba to są ci bandyci chyba. A czy to są ci bandyci, którzy są tu na tej mapce? Montera. No być może tak, chociaż no ciężko powiedzieć, bo tu są zaznaczeni, tutaj jakiś obóz jest. A my jesteśmy w tej chwili gdzieś tutaj, nie? Tu. Nie, to jest chyba ta wieża, tutaj to nie jest ten obóz, no ale dobra. No są bandyci. No dobra, no to chodź tu, gościu. Te powalczę z tobą. No chodź. Dobra, idziesz? Dobra, już nie breakdance'uj. Ja sobie powalczę z tobą. Skoro ty taki ruch zastosowałeś. Dobra. Piątka. No i myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, to się pobawimy z tymi bandytami. A najwyżej dokończymy w następnym odcinku. Aha, dwóch idzie. Dobra, dobra, niech idzie. Niech idą. Chodźcie, cymbały. No jakie cymbały, no polecieli i wrócili. Chodźcie cymbały. A szkoda, że nie dwóch, miałbym z dwóch z głowy. No ale dobra, chodź tu. No chodź tu, cieniasie. Dobra. No cię, musimy ich tak stopniowo tutaj. A to ten przyszedł, tak? Bo mówi, że jednak się dorwałem. No chodź. O, zatrzymał mój atak.
O, to on to zatrzymuje. To ja ci teraz biję. Dobra. F4. Mam jeszcze minutę nagrania, to jeszcze może jednego zdążę załatwić, tylko niech podejdzie. O, dobra, teraz idzie łucznik, tak akurat, załatwimy łucznika. No, już tu cienia się. No dobra, biegnie jakiś awanturnik, dobra. To jest O kurcze. Oj, ale oni mają te. Nie jestem w stanie. Oj. Piątka, dobra. To pojedynek snajperski. Dobra, F4. Dobra. Dobra. Lubię to. Masz kici w oko. Dobra, pięknie. Załatwiliśmy kolejnych bandytów. Dobra, no to cóż. Myślę, że czas uleczyć się tutaj z Wojem leczenie. No i cóż. Myślę, że to już będzie na tyle w tym odcinku. Zapisujemy szybki zapis, tradycyjny zapis. Myślę, że w następnym odcinku będziemy tutaj kontynuować walkę z tymi bandytami. A ja cóż, sobie tutaj ładnie poczekam, poskradam się i cóż, życzę udanego dnia, dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na kolejne odcinki serii Gothic 3 FIFA 21, być może pojawi się kolejny tytuł i oczywiście do sekcji grafika, będę się starał tam ciekawe techniki pokazywać, techniki twórcze, jakieś ciekawe projekty, także zapraszam i cóż, wszystkiego dobrego, udanego dnia i hej!